Siema, Bartek z tej strony, siema, witam, witam w środę. Dzisiaj film badawczo-rozwojowy, żebym tak to powiedział, witam, kanał Coffee Doctor. Niwona, wiem, były Niwony, ale to jest ciekawy przypadek, słuchajcie. Tu mam maila od klienta. Maila od klienta już wam pokazuję. Dzień dobry, dzwoniłem w zeszłym tygodniu, ale dopiero teraz była możliwość nagrania filmiku na YouTube. Tu był link do filmiku, ja nie pytałem o zgodę klienta, więc no wiadomo, nie podaję tego linku. Po przebiegu 6000 kaw zaczęły się problemy, błąd 08 po kilkukrotnym załączeniu potrafi się dopiero włączyć. Diagnoza serwisu lokalnego, młynek przesypuje kawę, można robić kawę obecnie tylko do 3 ziarenek, powyżej kawy wywala na dół. Odesłano, żeby zgłosić się do Aget Niwona, to jest autoryzowany serwis Niwony, nagranie softu, tylko czy to na pewno jedyna słuszna opcja. Co ciekawe, po nagraniu filmu nie robiłem już żadnych kaw, ekspres rzucił jeszcze jedno ciastko na dół, mimo że absolutnie nie było polecenia z mojej strony robić kawę. Słuchajcie. Ja rozmawiałem z tym klientem przez telefon, no to było wiadomo, z racji kolejki parę ładnych tygodni temu. Mam pewne podejrzenia. Oczywiście serwis, w którym ten ekspres był, to zaznaczam, żeby jasno wybrzmiało, mógł mieć rację. Nie miałem takiego przypadku, mógł mieć rację. Jestem nawet, pewnie nie zdążymy tego w jednym materiale zrobić, przygotowany, bo mam sprawną płytę do tego modelu, dokładnie do tego ekspresu. Więc jeżeli moje podejrzenia się nie sprawdzą zrobię to, co zrobię. Zaraz zobaczycie. No oczywiście będziemy grzebać w przekładni, skoro jest błąd 8. To albo jeszcze w tym filmie, albo w następnym bez dubli wrócimy do tematu i wymienimy płytę. Zobaczymy, co się stanie. No ale zapraszam na naprawę. Konwencja bez dubli, więc tu żadnych cięć, gięć. No oczywiście pod warunkiem, że nie zadzwoni telefon, nie przyjdzie klient. Jest godzina 8:15 rano, więc firma czynna. Rozbieramy, ale żeby wam pokazać, o co chodzi. O co chodzi, to go odpalmy. Ja go odpalałem oczywiście, bo no, jestem ciekaw tego ekspresu. To jest taka naprawa z cyklu. Można było do niej nie podchodzić, skoro już jakiś serwis to zdiagnozował, ale zaciekawił mnie klient tą historią. Chciałbym to sprawdzić, bo sam się czegoś nauczę albo i nie nauczę. Odpalmy maszynę. Woda chyba jest, nawet nie pamiętam. Jak ja ją odpaliłem, to od razu był błąd 8. No i jakby, no nie widać w tym świetle, ale błąd 8, skontaktuj się z serwisem. Wyciągamy zaparzacz, o ile wyjdzie. O! No dobra, wyłączyła się. Dziwnie chodzi ta przekładnia, jakby tak ciężko. No, wskazuje. Trochę, kurczę, za bardzo jesteście w tą stronę, dobra. Wskazuje na to, że klasyczny błąd 8, słuchajcie, no zaparzacz w normie. Tu wszystko w miarę czysto wygląda. Oczywiście, Bartku, wyjmij wodę, bo jak nie wyjmiesz, to wszyscy wiecie, co się stanie. Pozbywamy się tradycyjnie. Ja jestem, słuchajcie, przygotowany i od razu będę to wszystko wymieniał. Silnik napędu. Tu komplet mikroswitchy, śrubki jakieś, kółko. No, zestaw naprawczy nazwijmy to, z tym, że z tego, co ja się orientuję, tego się nie kupi. Silnika się chyba nie kupi nowego, ale mogę się mylić, słuchajcie. No, sprawdzałem też, ile kosztuje to. Po pierwsze jest trudno dostępne, no jako serwis mam do tego dostęp, do nowej części. Przychodzi to raczej kompletne, tu chyba jest moduł Bluetooth nawet. Ale nie wiem, nie grzebię w tych modułach, bo to dla mnie nie ma jakiegoś tam wielkiego znaczenia. Dla mnie to jest zbędny bajer. Około 1000 zł netto, więc jest grubo. I co? I potwierdzimy sobie, albo wykluczymy teorię innego serwisu. Zaznaczam, nie wymądrzam się, być może, że ten serwis ma rację. No, chcę to sprawdzić. Chcę to sprawdzić, tak jak powiedziałem. A żeby nie przedłużać, no to kręcimy. Kręcimy. Tu jest pudełeczko. Kręcimy, słuchajcie, tą Niwonę, bo to potrwa. Nie chcę was tu zamęczyć, tym bardziej, że znowu Niwona. No ale dusza badacza, słuchajcie. Dusza badacza we mnie się urodziła przy tym temacie. Także lampa mnie oświetla, tylko że ją widać, wiecie, że to bohaterka pierwszego planu niestety. Bo jeszcze, żeby była bohaterką drugiego planu, to by było pół biedy. No ale zrobiła furorę w sobotę na filmie, także znak rozpoznawczy, lampa, która jak nie patrzę, to opada. O, teraz pewnie. Raz, dwa, trzy, bo to jaka patrzy, tak? Taka to była zabawa dla dzieci? Kto pamięta?
Kto pamięta tą zabawę? Kto jest w moim wieku? Teraz też się tak dzieci bawią? Bo ja nie wiem. Napiszcie w komentarzu. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Wyciągamy, nie szarp, przecież dobrze Bartku wiesz. Kurczę, gadam sam do siebie, czy to zdrowe? O, widzicie, już opadła, bo na nią nie patrzyłem. Proszę cię, lampo. Wyciągamy plecki na bok. Standardowa procedura, Niwone, po moich filmach to już powinniście rozbierać. Widzicie tą małpę wredną? Widzicie ją? Czekajcie, wezmę ją bliżej obiektywu, to nawet jako padnie. Ale to jest, no wiecie, ja się śmieję, że jak nie patrzę, jak kręcę te śrubki, to trzęsę biurkiem, do którego ona jest przymocowana. No i to nie jest złośliwość, tylko sam to powoduje. Gdzie ja ten śrubokręt rzuciłem? Tu już wam nie będę się wdawał w szczegóły rozbierania tych Niwon, bo to wszystko już widzieliście x razy, więc będę to robił na takiej zasadzie, jak robię to bez oczka kamery, czyli bez zbędnego pierniczenia się z tym. To odkręciłem, to odkręciłem, to odkręciłem, to jeszcze przód. To jeszcze przód, a lampa, co ja przestawię ekspres, to zasuwa w dół. Nie wyciągam spieniacza, on nam tu niczym nie przeszkadza. To ściągnąłem dlatego, że tu bardzo delikatne są te bolczyki, te wciskane tutaj, żebym gdzieś nie uderzył, nie wygiął tego przodu, żeby nie wyłamać ich, bo potem się to nie chce trzymać. Zawór ceramiczny jest, czyli to nie jest taka sama płyta prawdopodobnie. No nie. Chyba taka sama. No, sprawdzałem po modelu. A, bo w tym ekspresie dawcy nie było już zaworu ceramicznego, bo on był regenerowany, ale nie wyszło. Dobra. Tyczka od wody. Zawsze powtarzam, łatwiej jest ją wyciągnąć. Oczywiście po odczepieniu tutaj przez zapinkę. Łatwiej jest ją wyciągnąć z płyty niż z czujnika. Okej, okay, mogły nie być czyszczone wężyki, bo jeśli problem był w przekładni, no to serwis stwierdził to, co stwierdził. Dalej nie robił tego ekspresu, to jest normalne. Tak jak normalne jest, że jestem już cały ulany. Ja bym zaryzykował tu, słuchajcie, nawet wymianę samego silnika. Ale, żeby mieć pewność, to polecimy z wszystkimi czujnikami w przekładni. To mamy, o, poluzujmy sobie płytę, no przyrównajmy tą płytę, tak organoleptycznie. Czy to to samo, czy to nie to samo, panie? Słuchajcie. W ten sposób przybliżam. Dzisiaj już do mnie monitor przyjdzie. Będę dużo lepiej widział, czy macie wyraźnie. Więc dziękuję wszystkim za tipy na live'ach, bo to z tego funduszu idzie. Słuchajcie, no, na mój gust. Teraz odsłonię jeszcze grubego palucha. No to wygląda, że to to, nie? Widać. Mam nadzieję, że wyraźnie, ale dobra. Położę sobie tu płytę, wyostrzę sobie obraz. Czekajcie, bo jeszcze chwila, czekam na kuriera dzisiaj, więc będę miał nie 22, a 32 cale. Dziewczyno, proszę, zejdźmy z pierwszego. Nie zabieraj mi show. więc co? Więc będę miał 10 cali większy monitor i przede wszystkim dwa monitory. Patrzcie na małpę, zaraz ją zobaczycie. Dobra, lampo. Będę miał dwa monitory, więc jeden będzie do podglądu, drugi do obsługi, no, live'ów tak naprawdę. A ten duży będzie podglądem, gdzie ja będę w 4K, bo to monitor 4K. Dokładnie widział, czy jest ostro. Chodź tu mikrofon bliżej, będzie trochę głośniej. Dobra, tu mamy poluzowaną płytę. Wiecie co, to nie wygląda, jakby tu coś było wyciągane, bo... To wygląda jak fabryka, ale no da się to poskładać jak fabryka, więc tu nie wyrokuję. Nie wyrokuję, bo można to ładnie poprzeplatać. No ale jakby była wyciągana przekładnia, w ogóle ekspres na przekładni ma datę dziwnie rozmazaną, ciekawe. Pokażę wam. Wyciągnę przekładnię, to wam pokażę. Dobra, będzie lepiej, łatwiej mi to pokazać. Dziwna sprawa, już coś wzbudziło moje... Co moje? Podejrzenia. Ciekawe, bo jest tak jakby, nie wiem, być może, że się stempel w fabryce źle wybił. Tak też mogło być. Ale rok jest zamazany, słuchajcie. Nie to, no wiecie, teraz to zaglądałem tam, łypałem tylko okiem.
ale zaraz będziemy mieli przekładnię na wierzchu, to sobie przyjrzymy się, zrobimy sobie zooma i kręcimy. Kręcimy, wyciągamy, no tu tradycja. Express był używany po powrocie z serwisu na te trzy ziarenka, o których tam było wspomniane w mailu. Tak przynajmniej mi się wydaje, więc no mogło się tu nazbierać. Ale... no jest diagnoza, zepsesypuje kawę. Przesypuje kawę. A czy była czyszczona przekładnia? Tego się dowiemy. Słuchajcie, bywają takie cyrki w ekspresach. Jak któryś mikroswitch iskrzy, miałem taki przypadek w Siemensie Surpresso, że iskrzył mikroswitch, były zaśniedziałe styki, bo no, w Nivonach, w Siemensach były zaśniedziałe te styki, o, tak jak ten. I iskrzył, nie łączył, czy tam zbierał, no nie, no wariowała elektryka po prostu, no tak w dużym skrócie. Jeszcze jedna tu. I głupiał ekspres, raz robił kawę, raz nie robił, wywalał błąd, no. Iskrzenie powoduje iskrzenie, tak? Dobra, jedziemy z... uważając na zawór ceramiczny, właśnie, zobaczmy, czy są dokręcone, czy jest dokręcona głowica zaworu, bo to sprawdzamy. No nie jest, patrzcie. Dwoma palcami to robię celowo, ja to normalnie tak nie robię, ale chcę, żebyście widzieli, ile jeszcze jestem w stanie dwoma palcami to przekręcić, bo tego nie wolno jakoś tam na chama dokręcać. No ale widzieliście, chyba. Komentarz jest zbędny. Dobra, czy wszystkie śrubki zostały wykręcone? Tu jeszcze wypleć przewody. Sprawdzę, bo gadam do was, więc mogłem coś pominąć. No nie, a wszystkie są wyjęte, więc wyciągamy przekładnię. Wyciągamy przekładnię. Jeszcze coś trzyma? Nie, chyba nie. O, a jednak, czyżbym czegoś nie wykręcił? Tu wykręcona. A, no... jeszcze tutaj wewnątrz, przy samym zagięciu obudowy. O, teraz będzie na pewno łatwiej. Widzicie już bohaterkę tu? Tu. Co za... dziewczyna ma parcie na szkło. Ewidentnie, no ewidentnie. Teraz przekładnia wyjdzie. Już jedzie. Muszę coś z tym zrobić, ale kurna, kiedy? Kiedy? Słuchajcie, kiedy? No co, wyjeżdżamy. Wyjdziesz? O. Widzicie, ile tu się kawy sypie? Pytanie? Wyłączę z prądu może. Będzie prościej. Wyłączajcie ekspresy z prądu przed naprawą. Dobra. Tu ten wężyk jest ważny. Nie urwi... co tu jest? O! Aż się przestraszyłem. Potwory. Jakieś widzę... o nie. Powiedz, że to jest mucha. Co to jest? Ej, patrzcie. Co to za stworzenie? Wiem, że macham kamerą. Ja chcę na muchę. O, dzień dobry. Kto wie, co to za owad? Bo ja pierwsze widzę zielone zielonkawe skrzydełka. Potwory. Potwory, słuchajcie, jest w miarę ostro. Jest, no już ten monitor. Kurna, ale tak spojrzałem, wiecie. Stwór! Dokładnie przy tym wężyku, który trzeba wypiąć, żeby nie złamać tutaj w podstawie takiego dzióbka plastikowego, słuchajcie. Co ja właśnie próbuję uczynić, czyli ściskamy delikatnie, żeby się nie złamał. O, teraz wężyk. Jego trzeba czasami tutaj, właśnie, czy on jest ruszony? On jest zapieczony, słuchajcie. Oj, są tu pewne podejrzenia, że tu nie było grzebane. No. Ten wężyk jest zapieczony, był zapieczony. Nie ma w nim wody, to go gdzieś tu, żeby nam się nie pałętał. A zaraz wam pokażę przekładnię. No zobaczcie, jaki to jest syf, tu nie było myte. No problemy z błędem 8, tudzież ze zrzucaniem przez ekspres kawy, nie robieniem jej, to podstawą jest wyjęcie tego. Wyczyszczenie. No, mam pewne oczywiście podejrzenia, tak? Bo tu ciężko wyrokować. Wężyk od zaworu drenażu, idący od
zaworu ceramicznego do zaworu drenażu. Ja oczywiście teraz, słuchajcie, nie będę tego czyścił, bo jeśli potwierdzi się teoria innego serwisu, no to nie ma sensu sobie robić roboty. Znaczy oczywiście w miarę to tutaj przetrę, no nie włożę tak. Chodzi o to, że wiecie, jeżeli potwierdzi się ta teoria, to rzeczywiście ja nie mam dostępu do programatorów. Być może, że trzeba go oddać do serwisu autoryzowanego. No a chodzi o to, że ja się narobię, wyczyszczę, wymyję to wszystko, a błąd wystąpi i tak, więc wiecie, o co chodzi. To jest film badawczy, jak się okaże, że to zadziała, porobię na tym kaw trochę, to będę to wyciągał z powrotem, ustalę z klientem wycenę. No bo tu na razie, żeby wycenić, to wiecie, no nie mogę wycenić. I to jest to, co często wam powtarzam, że no to jest strasznie brudne, że niejednokrotnie wycena to jest naprawa. I w momencie, kiedy klient wam rezygnuje, no to też jestem ciekawy, bo ten temat wraca w serwisach jak bumerang. W momencie, kiedy klient wam zrezygnuje, to może zapsikam, niech sobie tu leży telefon, tylko z daleka, bo już pływał w tym zeszłym tygodniu. Kończąc myśl, bo ja oczywiście pięć rzeczy na raz. Gdy klient wam zrezygnuje, to nie dość, że musi się wyciągnąć swoje części, to jest dwa razy tyle roboty, tak? No jest, u nas się płaci za diagnozę, jeżeli naprawa miała sens ekonomiczny, tylko i wyłącznie w tym przypadku. Jeśli my stwierdzamy, że nie warto, to nie bierzemy od klienta za diagnozę, prosimy tylko o zabranie ekspresu, bo zostawiają nam klienci te ekspresy i to jest dla nas problem. My płacimy za wywóz elektrośmieci, tak? No bo to jest tak na otarcie łez tak naprawdę ten koszt diagnozy, bo ja bym... I czasami niestety tak się zdarza, no ale nie jest to często. U mnie ta skuteczność napraw, w sensie decyzyjność klientów na tak jest duża. Duża, bo warto naprawiać te sprzęty, warto naprawiać. Już nie mówię nawet o tych ekologicznych aspektach, żeby nie generować śmieci, ale te starsze sprzęty są lepsze. Po prostu, takie jest moje zdanie. Tutaj to tak wstępnie, tylko żeby ten zawór drenażu się nie blokował, wiadomo. Tak jak mówię, będę to czyścił potem na tip-top. Nie wygląda mi to na czyszczone. No i teraz zobaczcie, o czym mówię. Spróbuję wam to pokazać. Podjadę trochę wyżej, to i lampa zniknie. A, mam na ciebie metodę. Data. O, widzicie? Sorry, że tak macham tą kamerą. Jak będzie już ta druga, to ten temat się skończy. Widzicie? 11 kwietnia. Może jeszcze wam zbliżę. No i co tu się wydarzyło? Ja bym obstawiał, mogło to na wytłaczarce jakiejś tej pieczątki. 2018, 2000... No widzicie, dokładnie tak samo to widzę, nawet gorzej, lepiej widzę tu na podglądzie na ekranie. Dziwne. Te rzeczy są często tak niewyraźnie wybite, ale da się to przeczytać. Dobra, jeszcze tu w środku już, póki to widzę, jakaś twarda szczotka. No. Spójrzcie tam w środek. Widać, nie? Dziwna sprawa. Siknę tu, bo to jest taka skamielina. To się kurczę. Coś mi się tu nie podoba, słuchajcie. Drenaż zostawiamy, bo on nawet jeśli będzie uszkodzony, to będzie się kawa robiła, tylko będzie woda leciała do tacy. Ale nam chodzi o ten objaw. Po pierwsze, zlikwidowania błędu 8. Błędu 8, jak niektórzy gadają, w tym ja. A potem cała reszta, słuchajcie. Potem cała reszta. I tyle. Odepniemy to. Tu się wszystko udało. Wiecie co, ja to chociaż tak wstępnie wrzucę. Dajcie mi sekundę, wrzucę sobie to do mycia, bo... No ja jednak nie, jakoś mnie to gryzie, żebym to miał wkładać brudne. No dla was sekunda, idę tylko to namoczyć. Obecny. Przycinka? Ech, OBS-ie. Oj, OBS-ie, dlaczego robisz to mi? Dzisiaj zaczęliśmy dzień śpiewająco na Discordzie u Elektronika. Jak chcecie się tam dostać, przypominam, to zajrzyjcie na kanał Elektronika, tam w opisie tego filmu macie informacje, jak się dostać. Jest wesoło, jest pozytywnie, sami pozytywnie zakręceni ludzie. I o to chodzi, słuchajcie, w tym smutnym świecie. Oj, to będzie jeszcze mokło, ale dobra, mamy czas do momentu rozmontowania przekładni, więc niech sobie moknie. Tutaj też psiknę przy tym drenażu, słuchajcie, dobra. No, widzicie, jest źle ustawiona. Ona w ogóle się zaparkowała w jakiejś takiej dziwacznej pozycji.
A te dwa dzióbki powinny się parkować pomiędzy tym mikroswitchem, czyli jak widzicie te dwie górki, to one, mikroswitch, ten dzióbek mikroswitcha tu, powinien między nie wejść i to jest pozycja neutral, więc widać od razu, że there is something wrong, nie? Dobra, nie będę oddalał. Macie ostro. Wyciągamy. Nie łamiąc kółka, ale mam jakby co na zapas, bo nie zdarza się, ale może. Ono strasznie tu ciężko siedzi. Trafiałem czasami po innych serwisach, że ono jest przyklejone. Zupełnie nie wiem po co je tu przyklejać. Ono jest tylko, tu nie idą wielkie naprężenia, bo ono jest tylko wodzikiem tych górek do tych dwóch mikroswitchy, które widać. No ale słabo idzie, ale idzie. Dobra, dobra. Pomału, jak to zawsze powtarzam. Wiem, że robię to śrubokrętem, ale nic tu się nie dzieje. Pomału już wychodzi, może nawet już teraz wyjdzie palcami jeszcze. Ciekawe, czy mi wystrzeli, jak zawsze. No cóż, ten typ tak ma, słuchajcie. Dobra. Wymieniamy je profilaktycznie. Razem z silnikiem, słuchajcie. Jeśli jest problem z przekładnią, taki dziwaczny, no bo niby tu wszystko powinno być ok. Wymieniałem już silniki w Nibonie. Nieraz. Wyciągamy. Śrubki nam zaraz wypadną. Kulki są. To jest fabryczny smar, słuchajcie. Nikt tu nie zaglądał. Nikt tu nie zaglądał. Naprawdę. Ja bym obstawiał, że być może nawet wystarczy tą przekładnię, która, jak widzicie, nawet nie jestem w stanie jej przekręcić. Zregenerować. No ale... żeby nie... No widzicie, jak to... jak to ma działać? Jak to ma działać, ja się pytam. Oj, serwisie. Coś mi się wydaje, że tu diagnostyka to była tak na ładne oczy robiona. Popatrzenie na ekspres i do widzenia. Pamiętajcie, to są wszystko moje domysły. No ale trochę tych Nivon, trochę nawet dużo tych Nivon w swoim życiu już przegrzebałem. To jest nawet czysto, tylko że no to się nie kręci, tak? I diagnostyka wyglądała pod tytułem, no nie wiem jeszcze co z młynkiem, tak? Bo tutaj był problem. Czy tu diagnostyka wyglądała pod tytułem o, błąd 8 i koniec diagnostyki? Tego nie wiem. Napiszcie, co sądzicie o tym. Czy ten ring nie jest pęknięty? Nie jest, bo one czasami, te pierścienie tutaj ring, kurna, jaki Amerykanin, nie? Te pierścienie tutaj pękają. Tu jest nawet w miarę, słuchajcie, czysto. Ja mam te czpienie, gdyby co, jakby co. Odkładam to sobie na bok. No tu jest fabryczny smar, tu nic nie było smarowane. No tu jest trochę syfku, wiadomo. Bierzemy śrubokręcikiem nadmiar. Tu zawsze jest trochę syfku. No, tak jest w tych Nivonach, teraz wyszły nowe. Zajrzyjcie sobie, dobra, ty i tak jesteś do wymiany. Ten silnik też wygląda dobrze. A jak się kręci? Bardzo dobrze się kręci. Kulki wypadają, kulek nie pogubmy, bo to przydatna rzecz. Dobra, słuchajcie, to trzeba przetrzeć. To trzeba przetrzeć, wywalić tą resztkę kawy, przetrzeć otwór na czpień, na czpień, tak dobrze mówię. Przetrzeć, druga kulka się trzyma, ok. Zetrzeć trochę, ten stary star może, stary star, ja jestem ze Starachowic. Ten stary smar może zostać, czpienie przetrzeć, drugi gdzieś już, a drugi jest tu. Tu wytrzeć i co, od razu glejca. Nakładamy. Tu można nawet dużo, bo wypchniemy nadmiar czpieniem. Tu się nic więcej nie zmieści, bo to jest w miarę spasowane. Z drugiej strony gościa nasmarować, bo tu też był zapieczony. Zębatkę przy okazji od razu. No to jest czysto tu jest, ale zapiek się skubaniec. No i rośnie prąd na silniku. Wiadomo, im większy opór mechaniczny, tym wyższy prąd potrzebny, żeby ten silnik się obrócił. No i ekspres możemy przywrócić do życia w ten sposób, nawet jeśli okaże się, że rzeczywiście on ma jakiś problem ze sterowaniem tym młynkiem i przesypuje, no ale to można sobie ustawiać na 3 ziarenka, tak jak dotychczas klient robił i on będzie robił kawę. No nie będziemy mieli pełnego zakresu mocy od 1 do 5, bo tu jest chyba do 5 ziarenek z tego co pamiętam w tym modelu. No ale to sobie robimy na 3, no nie jest to, wiadomo, nie jest to w 100% pełna funkcjonalność ekspresu, ale kawę robi. Podstawowa
funkcja, tak? I o to nam chodzi. Tylko o to. Aż o to i tylko o to. A on ma tylko z tym problem? No tylko błąd łosiem. Jedziemy dalej. Ćpień. Ćpień, ale najpierw silnik, 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 silnik. To jest stary silnik, to jest nowy silnik. Silnik, smarna, silnik. Zaraz zrobimy stop dla was przeskoka, ja pójdę umyć te elementy, bo ja tu mam dobre przeczucie, słuchajcie. Mam dobre przeczucie, kuleczka. Kuleczka. Ile to już mamy materiału? 25 minut. No, i tak idzie szybko. Kuleczka, silniczek. Czy tak te przewody, czy na krzyż, to nie ma znaczenia, słuchajcie. Nie ma to znaczenia, mają nie być przycięte. Zaraz zepnę ten przewód. Zębatki. Trochę jeszcze tu widzę takiego rudego smaru zostało. To jest w miarę czysto, ale nie przesmarowane jest. Więc jeśli było rozbierane, w co ja akurat nie wierzę, po tym co widzę, to no to się smaruje. Jednak ten smar stary, ten żółty, który tu widzicie, jednak on już stracił swoje właściwości fabryczne. Można się kłócić, czy on działa, czy nie. No ale jak już tu przychodzimy, to smarujmy to. To ile kosztuje? Dwa maźnięcia smarem. Przy okazji nawilżenie palców. No to same plusy, słuchajcie. Dobra, ćpień. Ty czy pień? No. Jest różnica, patrzcie. Palcami kręcę. W ogóle widzicie, że bez żadnego w ogóle wysiłku sobie tak o. Czy to był powód? Tego się za chwilę dowiemy. Drugi ćpień już palcami nasmarowany, łącznie z kombinerkami, słuchajcie. Może ten młynek trzeba podregulować po prostu? Może ten mikroswitch tu u góry jest uszkodzony? Zaraz je wszystkie wymienimy. Chociaż korci mnie, słuchajcie, nic tu więcej nie wymieniać, ale... No ale żeby mieć pewność, wymienię, bo tak mi chodzi po głowie, żeby to zostawić tak jak jest. Z uruchomieniem tej przekładni, rozruszaniem jej, wytarciem, wysprzątaniem. No ale nie. Zróbmy to tak, jak pierwotnie planowałem, czyli to nakładamy, ale za chwilę, bo jeszcze muszę podpiąć przewód. Nie podepniemy go odwrotnie, bo on tylko wejdzie tak. Bo to nam idzie jeszcze tu. Gdzie ta ramka jest? To wchodzi tu. Mamy to złożone? Mamy to złożone. To wchodzi tu. A ten przewód ma tutaj takie trzymadełko, nazwijmy to. Więc jak mamy trzymadełko, zawsze to powtarzam, to włóżmy w trzymadełko. O! No i przekładnia złożona. Wiadomo, śrubki. I zaraz się bierzemy za switche. Zanim założę wodzik, kółko, jak zwał, tak zwał, słuchajcie. No to switche. No nie, przecież kurczę, będziesz godzinę to kręcił, a już mamy 28 minut materiału. Chociaż zaskakuje mnie trochę, ale w sumie fajnie, że te materiały bez dubli się bardzo dobrze oglądają, bo lubicie chyba oglądać moją pracę, napiszcie. Taką sauté bez, wiecie, no wiadomo, w sobotę to jest montaż, tam sobie na spokojnie coś robię, tam jest tak w miarę, w jakiś tam sposób, jeśli tylko jest, bo wybierany materiał. No ale tu widzicie, tak naprawdę poza pauzami na jakieś mycia, no bo no nie będę chodził z kamerą do zlewu, co tam pokazywać, a czasami to trwa. To widzicie moją robotę, no po prostu. W miarę można tu zobaczyć, jak ta praca wygląda, bo poza tym, że gadam, chociaż jak ktoś mnie zna, to wie, że ja nawet jak nie ma kamery, to gadam do siebie. Tak wygląda ta praca. W takim tempie się to robi. Oczywiście gadając można popełnić dużo łatwiej błąd, bo gadam, tak? No, muszę chociaż troszkę się zastanawiać, co mówię, chociaż pewnie i tak często gadam głupoty. Ale co? Ale tak to wygląda. Tu bardzo trzeba uważać, przybliżę wam. Tu bardzo trzeba uważać, czy my mamy ostrość jeszcze, nie? Gdzieś tu będzie na ostrość, głębia ostrości tu. Dobra, trzeba uważać, bo one są na tych takich odginanych w pinkach. To jest kruche, trzeba z tym uważać.
Ja robię to tak, żeby nie pomylić, chociaż tutaj wszystkie mikroswitcha są podpięte tak samo, że, o, widzicie, no, kombinerki. Najpierw sobie odpinam. Wpinam w nowego. Czyli, tak? Czyli to na pierwszy idzie, dobra. O, na pierwszy. Teraz mam pewność, że już mam dobrze switcha wpiętego i dopiero biorę się za wypięcie mikroswitcha, słuchajcie. Odginam to sobie palcami, bo tu trzeba śrubokrętem połamiecie. Trzeba delikatnie wyczuć, jak to idzie. Gość na bok, gość na miejsce, słuchajcie. Jak będziecie podginać to śrubokrętem czy jakimś plastikiem, to ciężko jest wyczuć ten kruchy moment pęknięcia tych zatrzasków, a jak ktoś nie będzie trzymać, to może być słabość z działaniem. No to następny. Widzicie, tu też niebieski przewód na zewnątrz i w tym przypadku kolorowy, nazwijmy to, do pierwszego złącza, czyli wyciągamy niebieskiego, z czego tu sobie zluzuję, żeby nic nie wyrywać. One nie są na zapinki, ale dobrze siedzą. Na początek, na bok, nazwijmy to, mikroswitcha. I drugi, w tym przypadku brązowy, pomarańczowy. Faceci na kolorach się nie znają. I identycznie, tak jest najlepiej to robić, żeby tego nie pomylić. Jasne, można zrobić zdjęcie, porozpinać wszystko, ale ja się nauczyłem tak. I tak jak mówiłem, tak żebyście jak najwięcej widzieli, odginam, podważam. Oby nie połamać, bo samej obudowy przekładni nie kupicie. O, wyszedł, wyszedł, no i wkładamy ten, takim sposobem, dobra, jeszcze ten i ten, czyli jeszcze dwa, ten odłożyłem, tak, teraz jeszcze trzeci i czwarty leży tam, dobra, ten ma tu zalanie jakieś. Zalanie, przypalenie, to jest switch odpowiadający za to, że jak włożycie zaparzacz, on ma tutaj taką blachę. I żeby go teraz złożyć, żeby wam pokazać, bo jak wkładacie zaparzacz, jest ostro w miarę, jest, coś tam widać. Jak wkładacie zaparzacz, to ten element, ta klapka w środku odkręcana, wciska tutaj, ma tam takie dwa bolce, wciska to. Trzecia ręka, o, i ten element, jak zamykacie zaparzacz, wciska ten switch. To jest wiadomość dla ekspresu, że iż bo włożono zaparzacz, albo go nie włożono. Dobra. Gadu, gadu. Standardowo. Niebieski brzegiem, bokiem. Kolorowy, w tym przypadku czarny, ale to też kolor. Na. Pozdrawiam, wiecie kogo. To jest to na, to jest historia, że dostałem takiego tipa na live. Od Sinusa, chłopaka, serwisanta automatyki ze Śląska. No i tak zostało i teraz jak powiem na, to już mam przed oczami pozdrowienia dla Sinusa. Także pozdrawiam po raz kolejny, Sinusie ty. Wyjaśniam wam to, bo to jakby nie było wiadome dla nikogo spoza kręgu znajomych, o co to chodzi z tym na i Sinusie ty. Sinus serwis, ale my i tak mówimy Sinus serwis, bo tak nam się wmurzyło. Także pozdrawiam. I działamy dalej. Odginamy. Tu jest na jednej. Na jednej odgince. I podważamy. Nie łamiemy tych bolczyków. To jest wszystko bardzo, bardzo, bardzo delikatne. Słuchajcie. Mamy to. Chyba wam źle mówiłem. To jest switch od zaparzacza. A to jest switch, gdzie jedzie ten wodzik. Przejeżdża po nim. I on sprawdza, on jest między innymi odpowiedzialny za sprawdzenie ilości kawy. One są wyciągane, no nie będę go teraz wyrywał. I ten switch jest zalany. Switch, po którym przejeżdża, bo jak się ściska kawa, patrzcie, jak tu jest jakaś tam ilość kawy do zaparzacza się namiela, zaparzacz się zamyka, teraz jest otwarty i to się zaciska na kawie, głowica, czyli to. I patrzcie na ten wodzik. Widzicie? Może być też problem w zaparzaczu. Bo ten właśnie element, który ja teraz wciskając głowicę, on się porusza góra-dół, wciska tego switcha. Pomieszało mi się. To jest położenie włożenie zaparzacza, to jest przy parzeniu kawy, przejeżdża po tym ten wodzik.
I on jest tutaj dziwnie brudny. Dziwnie brudny. Czyżby? No i standardowo, niebieski z boku, kolorowy na pierwsze. Tutaj to wszystko jest ok, czyli niebieski. I on jest jeszcze, zobaczcie, o, teraz zobaczyłem. Patrzcie na tą... Ostro, poproszę. To się zrobi, to nie jest niebieskie. To się zrobiło niebieskie z jakiegoś powodu. Z powodu przegrzania, z powodu iskrzenia. Ciekawe spostrzeżenie. Tu widzę, że jest zaśniedziały. Ten switch. Wiecie, to leży w wilgoci. No ale to zaśniedziały switch jest łatwo załatwić drucianą szczotką, żeby nie był zaśniedziały. No i po temacie, tak? To jest ciekawe spostrzeżenie. No ale żeby takie rzeczy wiedzieć, zobaczyć, to trzeba to rozebrać, tak? Też bym tego nie zobaczył z poziomu... O, błąd 8. Ciekawe, ciekawe. Dobra. Kolorowy tu. Wyszarpujemy to złe słowo. Nie wyszarpujemy tego switcha. Wyciągamy. Mikro switcha. Wyciągamy. Wyszedł, nic się nie łamie. No proszę cię, chłopaku. Wyjdź. No zobaczcie, no jest przyjarane aż. Zaraz się dowiemy. Wkładamy nowego. Mamy wymieniony silnik, mamy wymienione wszystkie mikroswitche. Tutaj przetrzyjmy. Tu się, tu jest nawet nieźle, słuchajcie. Tu jeszcze widzę, jest jakiś kawałek zaschnięty kawy. Kawa do oczu to jest to, słuchajcie. Kawa do oczu to jest to. Tu jeszcze jest brudno. Zróbmy to porządnie. Zawór drenażu wygląda nieźle. No był przybrudzony, ale nie ma tragedii. Dobra. Mamy to? Wodzik. Wodzik. Bez tego nie będzie działać na pewno. Zakładam ten sam. Tutaj się nic nie zepsuło. Czy mi się udało dobrze złożyć przekładnię? Sprawdźmy. Wciskam. Pamiętajcie, jak wciskacie, ona się opiera na mikroswitchu. I na jednym, i na drugim czasami. Prawie, że idealnie, słuchajcie. Prawie, że idealnie. No wszedł między. Troszeczkę za bardzo. Troszeczkę, kurczę, ostrz, chłopak. Ostrz. Ej. Ostrz. Troszeczkę. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Myślę, że nawet zaparzacz wejdzie, słuchajcie. Dobra. Złapię tylko ostrość, bo chcę mieć pewność. No już czekam na ten monitor. Kurier koło pewnie 10-11 przyjedzie. Nowy monitorek. Przede wszystkim nie będzie właśnie tego takiego... Jest ostro? Nie jest ostro? Jest ostro? Pokrywa. Pokrywa przekładni. Cable management. Szum niezwany. Tu weszło, tu się ładnie zapięło. Śrubki wkręcone. Mikroswitche jeszcze sprawdźmy. Niebieski, kolorowy. To można zamknąć. Tu jest wszystko ok. Niebieski, kolorowy. Wszystko jest tu dobrze złożone. Słuchajcie, idę, umyję te elementy przekładni, te spustowe, i zaraz się widzimy. Jestem. Przycinka jest tym razem? Nie ma. Raz jest ta przycinka w OBS-ie przy starcie po pauzie nagrywania, raz nie ma. Wie ktoś dlaczego? Dajcie znać. Smar? Dobra, składamy to, sprawdzamy, słuchajcie, bo jestem ciekaw. Na tym będziemy, jeśli to pomoże, to świetnie, to kończymy materiał, jeśli to nie pomoże, to też ten materiał zamkniemy na tym temacie i wrócimy do niego w kolejnym tygodniu. Tu mam pomyte elementy. Elementy przede wszystkim. Wodzik. Zawór drenażu. Guma i plastik. To by wypadało wytrzeć, bo tędy idą przewody, co prawda one są w izolacji, ale dmuchajmy na zimne. Cable managementu tutaj nie będę na razie robił. Chodzi mi o to, ponieważ już mamy 40 minut nagrania, widzę. Żeby to odpalić, dzidę, i sprawdzić, co wyszło, co się okazało, co się wydarzyło. Czyli ty sobie już stąd idź. Nie zasłaniaj widoku, lampa się... Ona opamiętała się, ona opadła, tylko że jest wyżej teraz 100, więc ona jest też wyżej automatycznie.
To mamy. No to jeszcze gdzie ta guma jest? Co ja z tą gumą zrobiłem? Uspokój się. Dobra, dorobimy sobie nowych gumek skaczących mam dużo. Jak to było, jak to mówią, to było tu. Ale co się z tą gumą stało, bo ona jest docięta. To bym sobie nawet dociął tą. Pewnie leży na suszarce. Nie. Wcięło, słuchajcie. Gdzie jest guma? Kto widział gumę? Diabeł ogonem przykrył, przecież to norma. No dobra, przyłóżmy, dotnijmy. Sekund 5. Telefon mi dzwoni, ale oddzwonię, bo to nie jest klient, tylko rodzinna. Tak, to oddzwonię. To nam idzie, słuchajcie, tak. To nam idzie tak. I tu sobie trzeba dociąć tą gumę, czyli gdzieś tu. Czy ona nie jest za duża? Nie. Gdzie są szczypce? Gdzieś tu, czyli coś takiego. Dobra, wyciągam, słuchajcie. Pyk. Jest idealna. Wyglądała mi na za dużo, ma ona idealnie tu wchodzi. I na zawór drenażu. Ideolo. Jak widzicie, pasuje jak stąd. To teraz wężyk. Wężyk oczywiście na nowej uszczelce. Tą uszczelkę starą trzeba wyciągnąć z zaworu drenażu, bo tu pewnie się ostała, a i owszem. O, tu jeszcze widzę syfek. Też to wydrapiemy. Dobra. O, wypadł. No jest ok. Tu jest w miarę ok. Sprawdzimy zaraz, czy to działa. Tylko czego ja szukam? Uszczelki. Mamy. Czerwona może być. Smarujemy. Uszczelka na wężyk. Zakładamy. I co? No i składamy dzidę. Czyli tak, zawleczkę mam w koszyczku. Ten przewód idzie tędy. Wchodź wężyk. Oczywiście nasmarowanymi palcami nie będzie to takie proste. Dobra, czekajcie. Muszę sobie wytrzeć paluchy. Po pierwsze, naszykuję sobie zawleczkę. To. Po drugie, trochę tutaj na bok te śmieci. Dobra. Czy my mamy ostrość? Tak dla pewności. Teraz nie. Teraz chyba jest. Dobra. Wężyk w dłoń. Nie szarpiemy za niego zbyt mocno, żeby tam nic w środku nie wyrwać. Przekładnia. O. No i do zaworu drenażu. Można sobie pomóc kombinerkami, tylko nie ściskając zbyt mocno tego wężyka. Czy on wszedł? Nie wszedł. O, teraz wszedł. Teraz wszedł, widzę. Zawleczka. Tu są takie malutkie zawleczki w niwonach. Zawleczka. Siedzi. No i słuchajcie, jeszcze ten gat, nie zapomnijcie o nim, bo to jest spust zaworu drenażu, żeby się tu woda nie lała. Zakładamy, nie łamiąc, powtarzam. Może ja was w ogóle przybliżę, żebyście bardziej widzieli, co ja robię. Wyostrzonko. Poproszę o ostrość. Chyba jest, chyba to mamy. No dawaj DPD z tym monitorem, bo to naprawdę dla ostrości na tym kanale. To będzie jeden z game changerów, bo drugim będzie drugie oko kamery. No ale organizuję tą kamerę tam z kolegą. Powiedziałem A, to czekam na B, bo mógłbym ją już kupić, ale no są pewne techniczno-handlowe sprawy rozpoczęte, a ja mam tak, jeśli chodzi o biznes, o charakter, że jak kogoś w coś zaangażowałem, to nawet jak to musi potrwać, jak się okazało, no to już jakaś praca moich znajomych została wykonana, słuchajcie. I no nie wypnę się teraz, no bo to by było zmarnowanie ich czasu, a ja strasznie nie lubię, jak ktoś marnuje mój czas. Ale no właśnie, teraz na tym małym ekranie jeszcze mi lampa w oczy świeci. Weź tu człowieku wyostrz. Ale też szanuję czas innych.
Macie tak? Co sądzicie? Bo w dzisiejszych czasach ludzie nie szanują czegoś czasu. Ja mam takie wrażenie, a mnie to strasznie drażni, że ktoś ma gdzieś mój czas, bo widzi tylko czubek własnego nosa. Mamy wszystko wpięte, słuchajcie, to teraz tylko, żeby nic nie przyciąć, tu wyjeżdżamy z przewodami. Ja tak jak mówię, tylko to włożę, nie będę tutaj kombinował z układaniem kabli w tej chwili, bo ile już mamy? 45 minut, tak jak mówiłem, ja się chcę mieścić do godziny. Chyba nic nie przyciąłem, to teraz jeszcze tylko trzeba wcisnąć tą przekładnię. Tu jest nieprzycięte, nie sprawdzałem. Jest ok. Jest ok. Było trochę przycięte, ale już jest ok. Kurde, jak weszła, jak nigdy. Test. Nic. Tak jak mówię, tutaj te wszystkie przewody niech sobie tak wiszą. No elektronikę to wkręćmy, bo to dosyć niebezpieczny temat, żeby ona tu nie latała. Niech sobie wiszą te przewody. Niech sobie tutaj wszystko wisi. Tu nic nie przycięte, tu nic nie przycięte. Dwie srebrne śrubki. Czy ktoś do mnie idzie? Nie, to listonosz wrzucił coś do skrzynki. Pewnie. 27 tysięcy reklam wyborczych. Masak. Obiecują nam. Już kiełbasa wyborcza w sklepach. Ale koniec tematu. Na tym kanale o polityce i religii nie rozmawiamy. Bo po co się denerwować? Mamy. Dobra, to siedzi. No to kręcimy przekładnie i odpalamy gościa. Klapka od razu. No jest już czysto, widzicie chyba to. Mam nadzieję. Czy ja jestem ostry? Jak ja jestem ostry, to ekspres jest ostry. Jestem ostry. Dobra, bo ja się zamknę do godziny. 47 minut. Kręcimy. Kręcimy przekładnie. Czyli. Z wyczuciem. Zawsze powtarzam, nie przekręcamy gwintów. Ale tutaj kurna nawet jeden gwint nie jest przekręcony, co się właściwie po jakichś serwisach rzadko zdarza. Ja uważam, moim skromnym zdaniem, że ta przekładnia nie była rozkręcana. Także oczywiście pewności nie mam, będę to zawsze powtarzał. Pamiętajcie, to są tylko moje domysły. Nie chcę tutaj też nikogo posądzać o cokolwiek, bo nie wiem, no tego się nie da sprawdzić. Jeśli ktoś wszystko ładnie poskładał, zgodnie z fabryką, nie zostawił żadnej swojej pieczątki, no to da się tak. Da się to zrobić w ten sposób. Tylko straszny syf tam był, no i zapieczony był. Co było zapieczone? Zapieczony był ten szpień sterujący, napędzający sprzęgło, można powiedzieć. Napędzające poparzacz, czyli to, co tu widzicie, tego dziubasa. Nie wiem. Dziwne. Co najmniej to jest podejrzane, o tak powiem. Kręcę wszystkie, bo tutaj nie ma żartów. Tu idą przeciążenia. Dobra. Dobra. Jedziemy, jedziemy. Zasuwamy. Bo chcę jeszcze zmielić tą kawę na tych trzech ziarenkach, o których wspominał klient. I chcę zmielić tą kawę na pięciu ziarenkach. Bo być może, że są wybite sprężyny w zaparzaczu, a być może, że to była wina tego mikroswitcha przepalonego, wygrzanego. No wiecie, to tak jak felgi w aucie. Jak je spalicie, w cudzysłowie, to się robią fioletowe i się tak błyszczą, takie szkliste. I to właśnie tak wyglądała złączka jedna tego mikroswitcha. Była fioletowa, czy tam niebieska i szklista taka, błyszcząca jak lusterko. No. To nie jest fabrycznie takie. Tu jest. Tu jest. Ta jest niedokręcona, widzę. Poczekajcie, telefon. Ciekawa rozmowa i widzę, że jest niewyraźnie. Ej, poirytowany jestem. Nieważ, nie było tematu. Wszystkie śrubki mamy. Tą dokręciłem w końcu, o której mówiłem. Nie dokręciłem. Mamy. Dobra. Przetrzyjmy tu i najlepiej nie na spodnie. Bo jeszcze trzeba wygrzebać zło z ekspresu. Bo też go tu trochę widzę. Nasypało się przy czyszczeniu. O. Jak sami widzicie. Dobra. Jedziesz gościu bliżej mikrofonu. Masujemy blat. Stały punkt programu.
Chociaż trochę, żeby to trochę estetyki nabrało, chociaż no wiecie, praca z kawą, sami zawsze widzicie, jak to wygląda. Stara uszczelka do kosza. Dobra, jest w miarę. Ja już nie wyglądam w miarę, ale co poradzisz? Odpalamy. Gdzieś tu była, aha, włóżmy sobie boczek, żeby móc założyć zbiornik wody. Oprę o aparat, mam nadzieję, nie przewrócę. Czyli tak, czujnik wody, bo to ważne. On sobie idzie tu. Wpinamy. Zaplatam za każdym razem o tą zaczepkę. Tutaj ona jest po to, że jakbyście szarpnęli niechcący, zapomnieliście, to nie wyrwiecie z płyty z korzeniami. Wyplątam sobie. No ten wężyk to jest zło wcielone, ale może pójdzie. Wpinam wodę. Wpinam wodę. Zawór ceramiczny mam dokręcony. Dobra, zapnijmy ten bok. Patrząc, czy nie przytniemy kabli, ja te kable ułożę później. Coś tu nie wyszło. Jedzie do mnie kurier. No wszystko naraz. Wszystko naraz, słuchajcie. Ostrzymy. Ja to robię tak, że widzę, że jest niewyraźnie, kręcę. Widzę w drugą stronę, że jest niewyraźnie, kręcę. Czy jest wyraźnie? No tak średnio. W miarę jest, słuchajcie. Tacka. Może mi tu poda kurier taczkę, nie? Poda mi tu kurier taczkę, słuchajcie. Tą paczkę nie będę wyłączał, bo już tych pauz było. Idzie do mnie, idzie. Dobra, tu mamy śrubki, tu mamy komplet wymienionych rzeczy. Poczekajcie sekundę. Dzień dobry. Cześć. Dziękować. Robota przyszła. Zgaszę już tą lampę, słuchajcie, bo już tutaj wnętrza nie będziemy pokazywać. Mi jest wtedy łatwiej ustawić ostrość. Dobra, palimy idę. Gdzieś tu była woda. To prawda, mam jej mało. Czekajcie, przyniosę. Jestem. Mamy wymienione to. Mamy wymienione to. Wkrętarka od Arnolda na bok. Okręcamy gościa. I co? Wejdzie zaparzacz? Sprawdźmy. Komisyjnie. Zapiął się. Czyli widzicie, tam milimetr, jak źle ustawicie to kółko, w sensie całą przekładnię do tego kółka, to się za wiele nie dzieje. Młynek od razu na minimum. Bo skoro był problem z przesypywaniem kawy, jak to klient napisał, no to weźmy go na minimum. No, coś tu się działo, słuchajcie. Palimy go. Włóżmy jeszcze osłonkę, by ładnie wyglądało. No i zaraz się dowiemy, bo to może być koniec tego filmu. Jest super, a może być koniec tego filmu. Jest problem. Kurde, widzicie? Jednak jest problem. Ciekawe. Dajmy mu szansę. Czyli mimo wszelkich starań, mimo wymiany silnika, teraz ruszył. Patrzcie, ciekawe objawy. No dobra, on mógł mieć coś zapamiętane. Dajmy mu szansę, ale niepokojące. No ale zobaczmy. Coś na wodę. Może to sobie postawię tu na zlewki. A gdzie jest moja piękna, duża szklanka? No dobra, przepuśćmy go do tej. No ale jest to niepokojące, ale no to wiadomo. W jakim momencie, nie wiemy, on zakończył pracę, zakończył żywot. Wszystko trzeba testować, tak? No ale na razie wystartował. Może coś mu się porypało. Nie mam dostępu, wiecie, nie, ja te ekspresy znam z własnej pracy. Woda leci, no więc objawy są jak najbardziej na razie. To wszystko było podejrzane, więc może on jakieś ustawienie zapewnia. No nie, mogę gadać teraz, słuchajcie, głupoty. Ty już przestań grać pierwsze skrzypce lampą, bo zaraz zasłonisz obiektyw. Zobaczymy. W tej chwili jest gotowy do pracy. Słuchajcie, to co pozostaje? Palimy go, parzymy kawę. Jaka czyściocha poleciała z niego. No ale wiadomo, no, ja go dostałem, jak był zablokowany. Kurna.
To nie ryzykuję, nie piję szampana. Ładujemy go od razu na 5 gwiazdek, czyli 5 ziarenek. Ostrość chyba mamy. Ładne są te panele, takie w plaster miodu, albo są w te. Heksagony? O coś takiego mi chodzi. Ognia! 5 ziarenek jest, widzicie, mruga. Na maksa jest kawa. Zaraz się dowiemy. Moim zdaniem to on mieli odpowiednią ilość czasu. Ta filiżanka ma... I teraz czy przerwie, czy zrobi? Ta filiżanka ma około 60-70 ml. Słuchajcie. Niepokojący początek. Ale kawę robi i to na maksa ma ustawienie. W tej chwili muchy ekspresuchy. A cię dopadłem, cholero ty. O, leci druga. No ale kawę robi i to na maksa, gdzie klient pisał, że dostał z serwisu informację, że to młynek przesypuje. Słuchajcie, 55 minut, kończę. Ja go oczywiście nie zdejmuję ze stołu. Nagram wam, nie dogram, bo będę renderował ten film, bo dziś jest środa, musi się zrobić, musi się wrzucić, musi się przemielić na YouTubie. Tu są wymienione części. Na starcie wyskoczył błąd, co jest niepokojące. Trzeba go pokatować trochę, trzeba na nim zrobić kaw, wyłączać, włączać, dać mu wystygnąć. Ja tak testuję takie, wiecie, bo pewne rzeczy testuje się łatwo, natomiast takie rzeczy, gdzie... Gdyby ten błąd nie wyskoczył, to bym nie miał podejrzeń. Natomiast teraz trzeba go podpalać, miałem takie przypadki. Pouruchamiać, wyłączyć, dać mu wystygnąć, bo to też jest czasami ważne, jakaś część się przegrzewa na elektronice na przykład. No, wiecie jak to działa. No i tyle. I ewentualnie, jeżeli... Nic nie napiszę pod tym filmem dodatkowego w przypiętym komentarzu. To znaczy, że sukces. Wymienione wszystkie mikroswitche. Tu ten główny podejrzany z fioletową włączką. Plus silnik. Czy ten silnik było konieczne wymieniać, tego nie wiem. Ale chciałem mieć pewność, że wszystko jest sprawne. Żeby wykluczyć, wiecie, rozbieranie ponowne tej przekładni i tak dalej. Kawa się zrobiła. Zróbmy jeszcze jedną. Kończąc. Zdążę. 3 minuty do mojego założonego czasu gry. Druga na maksa. Przybliżę wam. Udaje co? Jeśli nie przyknę nic w komentarzu, to znaczy, że ta naprawa się udała. Zapiął się. Ustawmy te 70 ml, bo to jeszcze widzieliście ten wężyk zasilający wodę ze zbiornika, że on tam pewnie w przepływu mierzu jest podobnie. No robi. Drugi raz. Trzeba do zaprogramowania oddać. No być może, że ten błąd wystąpi, ale tak jak mówię, jeśli wystąpi, przypnę wam komentarz, na czym to się skończyło. Jeśli nie, napiszę nic w komentarzu, to znaczy, że na tym się skończyło. Dzięki za uwagę, słuchajcie. Znowu Niwona, ale ciekawy przypadek, który pokazał, że chyba te diagnostyki są różne. Nie mi oceniać, to wy ocencie w komentarzach. Kanał Coffee Doctor, jak się podobało, łapa w górę, jak się nie podobało, łapa w dół. Dajcie suba, 63% z was ogląda i to nawet dosyć dużym zaangażowaniem, sądząc po statystykach, natomiast nie subskrybuje, a dla mnie to ważne, więc jeśli mogę prosić, dajcie subskrypcję. Kanał Coffee Doctor, mówił do was Bartek. Miłej środy, miłego wieczoru. Pozdrawiam was serdecznie, smacznej kawki życzę. Co złego, to nie ja. Pozdrawiam, cześć.